dobra, a teraz idziemy to, co tygryski lubią najbardziej. Czyli tam, gdzie jest głośno i czuć smród spalonej gumy. Witajcie w Struła. Na imprezie, na którą czekam cały rok. Jest lato, jest cieplutko, także zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Jeszcze jedna próba skoku widzę. Dobra, słuchajcie, tak się naoglądałem tych samochodów, że chyba idziemy poszukać jakiejś fajnej fury, żeby spróbować się sobie zrobić dwa kółka, że lecimy. Także mam już tutaj upatrzoną jedną osobę. Hi Thomas, how do extra day today? Can we pull what call, Nadineville? Yeah, you try. We have a mere tour. Ah. Hvis den kan holde det, så har vi en. Vi kan sælge en mere. En mere. Og det bliver ikke jeg vil gerne lave en lille prank til min kone. Yeah. Hun kan prøve. Wow. Så, er det okay? Ja. Yeah. Hvad det er, den koster 450. Okay. Ja, det er fint. Er det din mobilbag her? Er det din nummer? Ja, vi skal ikke sende ind, de vil køre. Okay. Fordi motoren der sådan har lidt svært nu, yeah, med det der varme, vi har. Yeah. Så lige før vi kører. Okay, det er fint. Det gør vi bare. Yeah. Najgłośniejszy samochód z lotu.
8 głośników na zewnątrz, jakieś tam wiadomo wzmacniacze, kondensatory, a w środku jeszcze jest pełno subwooferów, ale też podejdziemy zaraz. Pozorny Volkswagen, a w środku bestia audio. Dobra, a teraz idziemy to, co tygryski lubią najbardziej. Czyli tam, gdzie jest głośno i czuć smród spalonej gumy. Imprezie to jest stajnia Porsche od Michaela Petersena i tutaj też można zobaczyć jeden namiot, stoją trzy Porszawki. Kawałek dalej stoją jeszcze trzy, widzę. I oczywiście też jest cena wystawiona, można sobie się przejechać, tam 1500 koron. Z tego co widzę 1200 kosztuje Porsche Cup, które ma 1000 koron.
så dejligt. Var det godt? Det var oh my god. Det er første gang, jeg har kommet så hurtigt. Ja? Oh ja. Dobra, słuchajcie, emocje mi już troszeczkę opadły, ale tylko ciut, ciut. Dzięki. Ogólnie wyszła taka sytuacja, że Monia zrobiła mi niespodziankę, kupiła mi przejażdżkę, taki speed tour Porsche GT3. Słuchajcie, wchodzę do samochodu, wchodzę do środka, a tam sam Mikkel Petersen za kierownicą. Oh my god. Jeszcze tak szybko nie jechałem. Na podsumowanie chciałem wam jeszcze pokazać. To jest ten właśnie GT Cup Mikkela Petersena, którym miałem okazję przejechać się. Także świetny. Szliśmy, ale słyszę, świrusy dalej jeżdżą. O Boże, co za dzień.